Siema, z tej strony Kobitki i dzisiaj zaczęliśmy z następnym odcinkiem singla. A to w tym odcinku będziemy sobie ogarniać pole, na którym ostatnio kosiliśmy kukurydzę. Musimy je zaorać i tak dalej. Później sobie trochę poramy. Wyrównam sobie lekko to pole. Już chciałam zobaczyć, która jest godzina. 15:30. Zrobimy sobie do 15:50. Mniej więcej. Tak. Zrobię sobie na razie jedno kółko. I będę chciał to wyrównać. Żebym tu mógł postawić pracownika, bo powiem wam, że nie chcę mi się tu orać całego pola, bo to mi zajęłoby 3 dni. Może nie 3 dni, trochę przesadziłem, ale około 3-4 godzin zaorać to pole by mi zajęło. Dlatego sobie planuję tu postawić pracownika nawet jeszcze na odcinku. Co jedno kółko zrobię i sobie będę to równał powoli. I sobie podczepimy agregat, myślę. I sobie wbijemy na pole, które na samym początku graliśmy na pole numer 28. O, tutaj tak nie widzicie mojego palca, nieważne. No, ma co robić. Mimo, że tu jest wciul koni w zapasie, ale ma co robić, ma. Robimy sobie tak na razie kółko, byle jak. Nie tak realnie. 9 na godzinę. Chrysty Pan. On ledwo tu idzie. Ale jakoś to dziwnie takie. No. Już trochę, nawet trochę trawa pozarastała. Myślę, że maksa rozłożymy. O! Teraz będzie dobrze. Będziemy musimy to jeszcze raz całe zagregatować, ale to już nie będzie taki problem, bo większy ten jest agregat niż pług. A i zaś też nie będzie takiego problemu wielkiego. Moim zdaniem. Najgorzej to jest z tym oraniem. A mam rosową ork włączoną, że co 3D to tam. Ogarnij się, żeby co rok coś orać. To sezon. Żeby było tak trochę. No tak trochę normalnie. To takie. O co to takie jest zrobione tym. Tylko chcę umęczyć. A tutaj to nawet się nie zastanawia. Idę sobie 14 na mniejszych obrotach. Nie no, obroty największe, ale tylko na wskaźniku pokazuje obroty największe. O, tutaj już trochę ma co robić bardziej. Sobie jakoś tak zakręcę. I pojedziemy sobie na wprost. Jakoś tak, że prosto w miarę było, może z kabiny sobie pojedziemy. I widzicie, z kabiny on wygląda jak kolos. To jednak 300, chyba 13 albo 15 kłucy pod maską, no to to trochę jest. Dajesz, dajesz. Widzicie, bardzo to jest nierówne pole. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Polecimy sobie tak. A nie, bo co ja zresztą obracam? Sobie chcę zrobić tak. Chyba jakoś to wyrównać. Być idealnie aż.
Ale także chociaż pracownik wiedział, co robić, jak robić. Co sobie tak dojedziemy i będzie gitar sonarzem, siancon. Ledwo podjeżdża pod tą górę, masakra. Nie chcę znowu was tak zamęczyć tym oraniem, bo wiem, że ostatnio już było na odcinku. Więc tak trochę średnio z tym. Ale sobie pojadę tak. Teraz sobie z pracownikiem pojadę. Dobra. Opuszczę sobie, włączę pracownika i niech jedzie. Co on tu wymyśli? No, nie cieć. Niech będzie sobie proste, później te zaraz mijaki poprawiam. Przynajmniej on równo pojedzie. Możecie tyle słyszeć samochodu, bo mam okno otwarte. Dobra. Zrobimy sobie tak. Jedziemy sobie w tamtą, już go puszczę normalnie. Niech sobie ora. Dajesz, dajesz, dajesz. My sobie zaraz z Johna sobie siądziemy. Pięćdziesiąt poza orami. Ja nie mogę. Dobra, niech sobie ora. My sobie tu przejdziemy do John Deere'a. Dobra. Tu, tu, tu. To się odłączy. Pamiętam, pyk, 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 nie. Wycieraczka, czy ona... Ciekawe, jak ta wycieraczka działa, czy ona spłukuje tą wodę, czy jak? Jestem bardzo ciekawy. Dobra, to sobie skręcimy. Ja lubię tą drogą wjeżdżać, nie wiem czego. Dobra. Rozłożymy sobie teraz. Tylko chciałem zareknąć. A on już tutaj... A, będzie sobie powoli robił. Myślę, że agregat taki sam raz wziąłem. Naprawdę? Za duży? Ja pierdzielę. No to niezły agregat wziąłem. 6 na godzinę. O kurna.
ledwo podjeżdża. Jakby deszcz napadał, to nie ciula. No, tak to sobie leci. Zajdziemy tak. Podniesiemy. Piku. Trochę mi tak bokiem leci. Tak ma co robi, ile to ma zapotrzebowanie. John Deere ma 250, to ma, a na 280 to jest. A John Deere. A, dlatego. Też bym jakby musiał go zapinać do pługa. Jeszcze chciałem zobaczyć to, a pół kila mam zapotrzebowania. No to do pługa mogę tylko zapinać go. Dobra, to nie ma po co, chyba że na równym kawałku. Ale tu nie ma chyba prawie że równych. Myślałem, że ma ze 180 zapotrzebowania, a jednak się przeliczyłem. Już tyle załaru. To nie jest inny Holand. Dobra, sobie zrobimy tak, że tu sobie po prostu tak lekko wyprostujemy. Dobra, jedziesz, Malina. No już sobie tamto zaoram, myślę, że poza odcinkiem, to pole numer 17, tylko sprawdzę co dnia raz, zaoram się sobie poza odcinkiem. I sobie myślę, że jeszcze byśmy sobie 12 ogarnęli. Agregator na odcinku. I myślę, że to by było. Na tyle później już się bym sobie zrobił. Damy sobie tak, podnosimy. Z góry jest fajnie, nie powiem, fajnie się idzie, ale pod górę tym gorzej. Na to pole trzeba będzie zapinać tego. Tak, relat. I Holanda.
Ale jak mimo, że bym jeszcze bym zawalił obciążnik, tylko muszę gdzieś jeszcze fajny obciążnik pobrać. Obciążniki. Ten trochę, chyba 400 może być przymały, ale jakiś zielony bym chciał do niego zawalić, dżungirowski. Myślałem, że to pole na luzie zrobimy, a jednak się przeliczyłem trochę. Tak trochę tylko. Chyba, że wiecie co, będę po prostu zjeżdżał z góry tylko. Daję, to ile spadło? Do 20. No, nie powiem, trochę obciążenia ma. A bez pełną przyczepą tutaj podjeść. Będę chciał też zrobić z krowami coś, bo tutaj jest. Zaraz pójdę. Jeszcze 3 minuty i pójdę, pokażę wam, gdzie są krowy. Wynik przykrojowy było to fajnie, fajnie bardzo. Dobra, zajmę sobie, albo nie, nie będę już was męczył. Teraz, tak, tutaj są podobno gdzieś owce. A jeszcze bym wiedział gdzie. Dobra, teraz krowy, gdzie są krowy te? Tam są krowy, dobra. A zatem to wielki pole. No bo patrzcie, mi się... co tam zrobię? O, tu mi się zajebiście podoba. Te błotko. To było tylko nieważne. Jak tam dojść jeszcze? To jest pytanie. O, dobra, już jest. Więc tak, mi się tutaj bardzo to podoba na belki, żeby to ustawiać. I obora mi się mocno podoba. To jest obora? Nie, to jest wiata. Gdzie jest obora? Tu jest chyba obora. B. No widzicie, to mi się tak mocno podoba. Dobra, że masakra. Ja. O, tutaj tak ja fajnie by to wyglądało z tymi krowami. Tego sobie planuję tutaj krowy zrobić. A, bo tutaj jest pastwisko. Ja już ogarniam wszystko. Ale no co z tego, że pastwisko, to ja mogę sobie tutaj nawet belki ustawić. Czy tutaj. Tu już jest, to jest miejsce na obornik. Jest obornik. O, tutaj by fajnie by było belki. Tu jest obornik. Poziom. A nie, to jest na lewy. Na kiszonkę. B. To jest na co to jest? To nie wiem na co to jest. Może na. Czy wie? Tu gdzieś muszą być jeszcze obornik, to musi gdzieś być. Tu przepaść jest. To gdzieś tutaj jest obornik. O, tutaj na, chyba nawet. Gdzieś tutaj jest. Tutaj gdzieś jest obornik. Albo wypycha. Nie, albo tu się nie wypycha. Tu jest obornik. Albo. Nie, tutaj się podjeżdża i stąd się nabiera chyba. Albo tutaj się robi taka kupa wielka. No więc tak,
Tak, było z tym tyle. Myślę, że tutaj fajnie to wyglądało, by się ogarnęło jakieś belki, coś, by się zbierało kasy. A to jakieś słoneczniki, bo są, ale duży pół losu, masakra. Moje jest. A tutaj, jeszcze sobie pójdziemy do tego, jak mu tu idzie robota, no już trochę trochę, więc wam dziękuję za odcinek, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do kolejnego, gdzie to jest, do kolejnego ludzie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, porozka i no, tam link do poprzeczenia, do poprzedniego odcinka specjalnie, do poprzeczniego na kanale, do następnego chyba jest. Dobrze pamiętam w opisie, więc do kolejnego, trzymajcie się, cześć!